Dzień dobry kochani, Ewa Budgusain na kawie u Wiedźmy. Dzisiaj z magiczną różdżką, czyli z masażerem. Z masażerem, który nam się przyda dzisiaj do technicznych ćwiczeń związanych z pęcherzem moczowym. To jest masażer do twarzy, kosmetyczny, profesjonalny. Ten akurat jest z kwarcu różowego, możecie z różnych pięknych minerałów zakupić w sklepach kosmetycznych, profesjonalnych sklepach z pielęgnacją kosmetyczną, ale o tym za chwilę. Ja to nazywam magiczną różdżką, zwykle stosuję go do masażu twarzy, ale dzisiaj wykorzystamy go też do ćwiczeń dotyczących masażu związanego z punktami pobudzającymi nasz pęcherz moczowy do pracy i z punktami neurolimfatycznymi i neuronaczyniowymi na naszym ciele. Zanim ja jednak przejdę do opisu pęcherza moczowego, czyli w naszym zegarze biologicznym jest to maksimum energetyczne, maksimum efektywności, aktywności i funkcji pęcherza moczowego, który przypada między godziną 15 a 17. No mamy w tej chwili 18.11 i w tej chwili jest to moment aktywności naszych nerek, które są ściśle powiązane z naszym pęcherzem moczowym. Ja na tę chwileczkę się poudostępniam do grup. Jeśli chcecie, to też poudostępniajcie i udostępnijcie swoim znajomym, przyjaciołom, osobom, które mają problem z pęcherzem moczowym, z zapaleniami pęcherza moczowego, z nietrzymaniem moczu, z kamicą pęcherza moczowego, z problemami z wypróżnianiem się, jeżeli chodzi o wysikanie się. Ja wczoraj Wam zaprosiłam Was do wysłuchania filmu Eweliny Stępnickiej Wysikaj się wreszcie. Nie bez powodu. Dlaczego to opowiem w trakcie? Ponieważ jest to związany narząd z naszą emocją, którą jest strach, lęk, niepokój, ale o tym później. Więc zachęcam do popracowania z tą emocją, jeżeli chodzi o Ewelinę. To jest film sprzed 7-8 lat, który Ewelina opublikowała na YouTubie. Do dzisiaj obserwuję jej kanał, śledzę jej poczynania i z przyjemnością słucham jej postów i vloga. No i co? Udostępniam się do grup. Aha, jeszcze nie tylko właściwie osoby, które mają problem z samym pęcherzem moczowym, bo jeżeli macie problem z plecami, z ramionami, z rwą kulszową, ze stawem skokowym i ze stopami, to zostańcie ze mną, dlatego że pęcherz moczowy jest powiązany również z tymi narządami. Powiązany jest również z płucami, powiązany, jako o powiązaniach w ogóle będę mówiła dużo więcej po opisaniu pokrótce całego zegara, czyli każdego dnia publikuję informacje, czy opowiadam o jednym z narządów, którego maksimum aktywności jest w danym dwugodzinnym cyklu. Kiedy skończymy ten cykl, a w zasadzie przed nami są nerki, i potem już dwa kolejne, przepraszam, jest, będzie więcej, bo przed nami jest jutro nerki, jutro albo w poniedziałek, zobaczymy, bo prosicie też o jakieś takie dotyczące relacji i portretów nagrania, a ja ostatnio skupiłam się na zegarze biologicznym narządów, no bo tak poszłam tak za ciosem, więc potem mamy osierdzie, czyli to miejsce, gdzie mieszka nasze serce, potrójny ogrzewacz, o nim troszeczkę więcej, bo już wspominałam, czym jest potrójny ogrzewacz. To nie jest narząd, to jest pewien obszar według tradycyjnej medycyny chińskiej. Potem mamy pęcherzyk żółciowy, gdzie mamy minimum energetyczne serca, to jest między godziną 11 a 1 w nocy, 23 a 1 w nocy. Potem mamy minimum energetyczne, żeby teraz nie pomerdać, jelito cienkie i pęcherz moczowy, jelito cienkie i nerki po przeciwnej stronie i potem będziemy mieć wątrobę, aktywność wątroby. Nie, przepraszam. Maksimum energetyczne wątroby i minimum energetyczne jelita cienkiego. O, tak, tak są sparowane. Zawsze po przeciwnej stronie zegara jest narząd aktywność narządu i jego minimum energetyczne po 12 godzin później.
Teraz bym się sama zamotała. Ok, kochani, udostępniam się. Udostępniam się, bo jest mały poślizg. Ja byłam na spacerze długim. Oczywiście zagadałam się ze spacerowiczami. Jest piękna, słoneczna pogoda. Słuchajcie, dzisiaj aż zdjęłam kurtkę. Więc wraca piękny, słoneczny październik, ale to nie jest jakiś ewenement, bo w zeszłym roku o tej samej porze Facebook mi przypomniał, że wychodziłam na pływanie w kurtce jeansowej i dzisiaj w zasadzie mogłabym to samo zrobić, a niepotrzebnie się okutałam w grubą kurtkę. Wchodzę na Facebook, sprawdzam, czy jestem już dostępna. Dajcie znać, czy mnie dobrze słychać, czy może troszeczkę nie przeciszyć tej relaksacji. Czpiota właśnie marudzi. No to chodź na kolanka. Chodź, myszko. Chodź, myszko, chodź. No chodź, kochanie, chodź. No. Ja bym tak chciała coś zmajstrować. Spróbuję ją zgarnąć. Ona tak zaczepia. Ona tak zaczepia. Okej. Okay. Rozłączyłam się. No i znowu przyszła marudzić. Cała czpiota. Czy mnie już widać? Ja przypominam i zamieściłam też link w opisie, który będzie Was kierował bezpośrednio do playlisty na YouTubie, w której znajdują się wszystkie filmy związane z tradycyjną medycyną chińską. Na początek zegar biologiczny, potem już będą te kolejne. Tam też wisi, już zawieszony jest przeze mnie filmik dotyczący ćwiczeń związanych z jelitami, ale też postaram się zamieścić Wam filmik, który będzie dotyczył dzisiejszego programu, czyli tych punktów, o których opisuję, ponieważ warto, żebyście sobie zobaczyli te ćwiczenia. One są... Znalazłam taki filmik, gdzie on je opisuje po prostu, żebyście sobie poradzili ze znalezieniem tych punktów. Tylko muszę pamiętać o tym. A właśnie, maksimum energetyczne pęcherza moczowego to jest właśnie dobry moment na pamięć, na uczenie się. W naturalny sposób tutaj możemy sobie trenować pamięć, to dobry czas na naukę dla studentów, dla nas wszystkich. Oczywiście on też odpowiada za dobrą pamięć. No, wiadomo, że między 40 a 50 rokiem życia to już ta pamięć tam troszeczkę bardziej szwankuje. No ja to mocno odczuwam po 40, bo ja miałam zawsze taką pamięć, no nie chcę powiedzieć, że absolutną, ale bardzo dobrą. I ja sobie pomagam i wspieram się dzisiaj na przykład naparem z rozmarynu i macierzanki piaskowej, którą zresztą polecam jako zioło, jeżeli chodzi o pęcherz moczowy. Będę starała się mówić, zresztą w króciutkim opisie filmu też powiedziałam, to jest czas, kiedy nasz pęcherz moczowy wydala, ale też absorbuje czasami ponownie płyny, kierując je w górę do płuc, z naszego organizmu, najczęściej po to, żeby oczyścić ten organizm w tej fazie z toksyn. Ściśle współpracując z nerkami, o nerkach będzie, tak jak powiedziałam, w najbliższym czasie. Jest to faza odpoczynku naszych płuc, więc nasze płuca są wtedy w minimum. Osoby, które mają problemy z płucami, mogą wtedy odczuwać kaszel, zwiększenie flegmy, zaflegmienie, trudności z oddychaniem, także o tym mówię. W tym czasie warto sobie zawsze wypić szklankę ciepłego płynu. Bardzo ważne, żeby to był ciepły płyn, nie chłodny, nie zimny, żeby nie ochłodzić szczególnie teraz naszych płuc. To ma bardzo duże znaczenie. O tym powiem też przy okazji nietrzymania moczu, dlaczego to jest istotne. No właśnie takie ziółka, jak ja teraz Wam powiedziałam, ale można też wypić sobie napar z pokrzywy, które też pomaga odprowadzić wodę z komórek, szczególnie tą zastojową wodę, do pęcherza moczowego i wydalić. Słuchajcie, już się udostępniam. Nie umiem się tak skupić na mówieniu i jednocześnie na udostępnianiu. Nie mam takiej już podzielnej uwagi jak kiedyś. Coś tutaj pomerdałam. Chyba sama sobie to udostępniłam teraz. Tak. Ale jestem gwiazda. Miałam to udostępnić do stron. Dobra, będę dwa razy widoczna. Zaraz się usunę stamtąd. Nie, muszę to inaczej zrobić. Szkoda, że wcześniej, że Facebook nie pomyślał, ale oni nigdy nie będą nam życia ułatwiać. Szkoda, że Facebook nie pomyślał o tym,
żeby umożliwić udostępnianie przed transmisją, tylko w trakcie niestety. Muszę usunąć to, żebym się dwa razy nie transfikował. Ok. Ok, witam się w takim razie na kawie u Wiedźmy. Witam się w tej chwili powolutku w magicznym zakątku. Magiczna kuchnia, która beze mnie była przez ponad miesiąc zaniedbana, powoli tam już publikuję. I wiadomości księżycowe. Tu też będą informacje z astrologii. Trochę ja właściwie nie pomyślałam o tym, przygotowując ten materiał z tradycyjnej medycyny chińskiej. Ja dzisiaj akurat o tym wspomnę, że te dolegliwości możemy też powiązać z naszym znakiem zodiaku. Ale może na to zrobię osobny program po prostu, bo już nie chcę w trakcie, właściwie jesteśmy mniej więcej w połowie omawiania zegara narządów, wprowadzać teraz znaków zodiaku, ale dzisiaj szczególnie wspomnę o tym. Dobra, wędruję do grup. Udostępniłam się teraz w grupie Hashimotowej, ale dlatego, że może Was ten temat zainteresować. Ja w ogóle myślę, że powinnam już wcześniej w grupie Hashimotowej udostępniać ten live, natomiast te live'y. Teraz nie chcę też spamować w cudzysłowie i udostępniać się wszędzie, gdzie się da. Ale akurat Hashimotki moim zdaniem powinny się na tym skoncentrować. Jeszcze chwileczkę. O, jest moja magiczna kuchnia, znalazłam. Tutaj szukać już moich pozostałych grup, bo szczerze mówiąc, nie chciałam jeszcze. Teraz nie można po wyszukiwarce, po lupce szukać. Jakieś utrudnienie jest. Spróbuję jeszcze. Wykluczam, że się poudostępniałam. No trudno, a jest, znalazłam.
coś tutaj. Mam nadzieję, że, znaczy, proszę administratorów, że jeżeli widzicie, że gdzieś udostępniłam się dwukrotnie, bo tutaj mi się coś podklikuje dziwnie, to przepraszam najmocniej. Ja przejrzę jeszcze to udostępnienie i w razie czego pousuwam, a jeśli powtórzyłam się, to proszę usuńcie przy akceptacji. Ok. Pierwszy raz witam w grupie Orzów bez cenzury, a to dlatego, że chciałam też tutaj zapromować nasze lokalne zielarnie, gdzie ja kupuję zioła i suplementy. Dzisiaj na przykład zioła, które zakupiłam w naszej zielarni przy Długiej, Zdrowo, to nie jest lokowanie produktu, po prostu chciałabym Was zachęcić do tego, żeby kupować preparaty ziołowe w rodzimych naszych sklepach na miejscu, niekoniecznie przez internet. Ok, nawilżę troszeczkę gardło i właśnie uzupełnię płynę. Będę się troszeczkę posiłkować ściągawkami, żeby właśnie było to wszystko mniej więcej, żebym nie zapomniała o czymś. Jak wspomniałam, mamy godzinę, teraz mamy godzinę 18:26, natomiast w tradycyjnej medycynie chińskiej czas między 15 a 17 to jest czas aktywności meridianu pęcherza moczowego i czas spoczynku i najmniejszej aktywności naszych płuc. W swojej aktywności jest to czas na koncentrację, naukę, ale też aktywność sportową. To jest właśnie bardzo dobry czas na treningi. Masaże, o których powiem, czy zabiegi właśnie takie dotyczące pęcherza moczowego, czy przyjmowanie leków są najlepsze właśnie w tym czasie. Dobrze jest właśnie w tym czasie wypić jakąś herbatkę oczyszczającą, taką, która pozwoli usprawnić, udrożnić nasz układ moczowy. Dlatego warto jest sobie wypić szklankę ciepłej wody w celu usunięcia toksyn i tak zwanej wilgoci. Ta wilgoć to nie jest coś, co nawilża nasze ciało, ja przypomnę, tylko coś, co powoduje zastoje. Możemy mieć zimną wilgoć i gorącą wilgoć. Ja dzisiaj postaram się troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć. W tej godzinie mamy, jeśli nie dostarczymy odpowiedniej ilości płynów do pęcherza moczowego, no to wtedy te odpady będą się kumulować i mogą się pojawiać problemy z oddawaniem moczu, zapalenia, nawet czasami kamica. I tutaj przypominam, ważne, żeby to była ciepła woda, a to przede wszystkim dlatego, żeby nie wychłodzić naszych płuc i nie wychłodzić naszego żołądka. Przede wszystkim żołądka, który no, lubi ciepło, jak powiedziałam, tak? Nawet w chłodne, w ciepłe miesiące, kiedy chcemy się ochłodzić, to raczej letnia, a nie zimna woda i o tym proszę, żebyście pamiętali. Warto też wypijać sobie szklankę ciepłej wody na czczo. Już wspominałam o tym wcześniej. Warto też przed snem, to będę o tym przy potrójnym ogrzewaczu mówiła. No i warto właśnie o tej porze, czyli co najmniej 3 szklanki ciepłej wody, dobrze jest sobie spożyć. Wspominałam też, że w momencie aktywności jelita cienkiego też warto, czyli co najmniej 4 szklanki ciepłej wody, pomijając inne napoje w ciągu dnia. To będzie sprzyjało rozcieńczaniu krwi i poszerzaniu naczyń krwionośnych dla lepszego funkcjonowania organizmu. Tutaj też ten okres sprzyja pamięci i tutaj nie tylko chodzi o to, żeby sobie pamiętać, żeby się wysikać przed podróżą, albo właśnie to, o czym mówi Ewelina Stępnicka, że robimy to automatycznie. Starajmy się też nie wstrzymywać wydalania moczu, nie trzymać zbyt długo moczu w pęcherzu. Jak to mówiła moja babcia Walercia Budgusajm, uważaj, bo ci pęcherzyna pęknie. Ona tak mówiła na pęcherz, pęcherzyna. Dbajcie też o swój pęcherz, jeżeli chodzi o utrzymanie odpowiedniej ciepłoty ciała, nie wychładzajcie, bo to może powodować różnego rodzaju dolegliwości, o których będę wspominać wcześniej. Jeżeli jest nasz meridian w ogóle pęcherza, jest nazywany małym słońcem i on powoduje dopływ energii prawidłową, właściwie kontroluje prawidłowy przepływ energii i krwi do mózgu, więc właśnie, jeżeli mamy nieprawidłową pracę pęcherza, to będziemy mieć właśnie problemy z koncentracją, z pamięcią,
To wprawdzie jest naturalne zjawisko w przypadku właśnie, jak powiedziałam, 40-50 roku życia i później i niektórych chorób neurodegeneracyjnych, ale no, lepiej, żebyśmy dbali o ten pęcherz moczowy. I teraz jak przebiega nasz meridian pęcherza moczowego? Więc on właściwie przebiega od głów do stóp, można było powiedzieć, od wewnętrznego kącika naszego oka poprzez czoło, tu będziemy mieć, za chwilkę o tym powiem, dwa punkty neuronaczyniowe, które będą pomagały nam usprawnić pracę mięśni i mięśni, które też wzmacniają pracę naszego pęcherza moczowego, przez czubek głowy, aż po tył głowy, szyję, wzdłuż naszego kręgosłupa i potem od odcinka, czyli przez odcinek grzbietowy, krzyżowy, aż przez nogę do małego palca. Więc jest to jeden z najdłuższych meridianów, chyba najdłuższy meridian, jeżeli chodzi o nasze ciało. Przepraszam, najmocniej coś mi wpadło do wewnętrznego kącika oka. Tutaj mówię o meridianie pęcherza i mi właśnie coś zakłóciło ten wewnętrzny kącik oka. On przebiega jakby po dwóch stronach, czyli symetrycznie, żebyście o tym pamiętali. Ma wpływ czego nie lubi nasz pęcherz moczowy. Na pewno nie lubi zimna, na pewno nie lubi wilgoci, nie lubi wiatru. Czyli nie wychładzajmy naszego pęcherza, na przykład jesienią czy zimą siedząc na jakichś zimnych posadzkach. Chrońmy te okolice pęcherza ciepłymi kurtkami, galotkami, jak to mówiła babcia. Ubierz ciepłe galotki, zawsze się mówiło zimą, tak? Czyli chrońmy nasz pęcherz przed zimnem. Ponieważ biegnie od stopy, też nie wychładzajcie swoich stóp i nie wychładzajcie swojej głowy. Więc ktoś powie, zimne stopy i chce nam się siku. Nie jest tak? Więc na to zwróćcie uwagę. Zakłócenie przepływu krwi będzie powodowało zagęstnienie flegmy i zastoje. Tu chodzi o płuca. I tutaj to powiązanie meridianu płuc z pęcherzem moczowym. Bardzo często nietrzymanie moczu będzie związane z nieprawidłową pracą płuc. Wychłodzone płuca to są problemy z nietrzymaniem moczu między innymi, z często moczem. Więc na to też zwróćcie uwagę. Przy kichnięciu, przy kaszlnięciu, przy zaśmianiu się możemy nie trzymać moczu. Wtedy jest to związane z naszymi płucami. Choroba reumatyczna to też problem pęcherza moczowego. Będziemy to odczuwać w stawach nadgarstków, kolan, kostek, bardzo ważne, i barków. Bo tak jak mówię, to jest cały meridian, który przebiega nam przez grzbiet. Tutaj możemy czasami czuć obciążenie w barkach. Będzie to się wiązało z dolegliwościami pęcherza moczowego. Barki. Odcinek krzyżowy kręgosłupa, tak pokazuję od tyłu. Nawet tutaj tak ładnie mi się chyba dzisiaj spontanicznie ubrałam sobie tę tunikę. Ale też można było powiedzieć, że przechodzi nam po kręgach. Ten punkt krzyżowy to jest drugi kręg nerwowy, chyba prawidłowo powinnam odmienić, naszego kręgosłupa i tu jest jedno z miejsc neurolimfatycznych. Drugi przebiega z przodu na wysokości pępka, o tym zaraz powiem, i spojenia łonowego. Biegnie wzdłuż nogi, więc rwa kulszowa. Problem z tym meridianem może mieć swoje źródło w problemach z pęcherzem. Bardzo często lekarze uważają, że to jest problem układu nerwowego, ale pamiętajcie, że te punkty neurolimfatyczne znajdują się właśnie w meridianie pęcherza moczowego. Czyli rwa kulszowa może mieć również swoje źródło w dolegliwościach pęcherza i odwrotnie. Oczywiście to powiązanie tych narządów jest jeszcze troszeczkę bardziej skomplikowane, ale chciałabym Wam już tutaj na wstępie pokazać pewne zależności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego organizmu. Ja dzisiaj dam takie wskazówki dotyczące, może jeszcze inaczej. Zacznijmy może od części głowy, może tak.
nieprawidłowa praca pęcherza moczowego, szczególnie w powiązaniu z gorącym płucem, albo z gorącą wątrobą, albo z gorącymi nerkami tak zwanymi, albo sercem. O gorącu i zimnu już mówiłam, ale jeszcze będę przypominać. Mogą powodować migreny, bóle głowy, bóle szyi, karku. Mogą też powodować problemy z barkami, z plecami, to powiedziałam. Ten meridian jest związany z mięśniami grzbietowo, właściwie krzyżowo-grzbietowymi, ale też z mięśniami, które znajdują się, czy okalają nasze kości, nasz układ skokowy, szczególnie kość piszczelową i strzałkową i ten staw skokowy. I tutaj mogą się mięśnie ścięgna w zasadzie, więc mogą się też pojawić dolegliwości związane ze stopami, mogą się pojawiać też skłonności do urazów, kontuzji stawu skokowego. Właśnie ten układ bardzo często kojarzony jest ze zrobieniem pierwszego kroku do przodu. Stopa jest jednym z najważniejszych narządów naszego ciała, ponieważ on nas utrzymuje dosłownie. Czasami nie potrafimy zrobić kroków w przód, dosłownie w takim pojęciu życiowym. I to jest związane bardzo często z pęcherzem moczowym. Dlaczego? Dlatego, że w pęcherz moczowy za pracę pęcherza moczowego i jego zakłócenia odpowiada emocja strachu. Strach, to co powiedziałam na początku. Strach przed przyszłością, przed zmianą, przed zrobieniem kroków do przodu. Dlatego też poleciłam Wam wczoraj ten film Eweliny Stępnickiej, bo to właściwie ewidentnie odzwierciedla nam pęcherz moczowy. Ona mówi, weź się, wysikaj, czyli zrób to, tak? Nie sikaj w pampers, nie obciążaj siebie, nie stój w miejscu, tylko rusz do przodu. I nieumiejętność zrobienia kroku do przodu, takiego życiowego, czyli ta nasza stopa, odpowiada nam za odwagę w ruszaniu do przodu, za tej mojej magicznej różdżki. Muszę już sobie robić ściągawki, bo słuchajcie, już minęła 17 i maksimum energetyczne, intelektualne i u mnie rzeczywiście spada. No staram się, nie wiem ile z Was, stara się uregulować, że tak powiem, swój cykl rytmu dobowego narządów, ale również ten swój cykl planu dnia, jak to do czego nas zachęca Oleg Torsunow. I tutaj bym tylko chciała zobaczyć, czy wszystko powiedziałam. Jak przebiega, to powiedziałam. Na tych plecach znajdują się punkty szu, to już opowiadałam o nich ostatnio. O emocjach powiedziałam. Funkcje pęcherza moczowego. No, przyjmuje, utrzymuje płyny, które zostaną wydalone przez mocz. Te materiały to jest troszeczkę za dużo. Dzisiaj rozmawiałam z moimi staruszkami, znaczy tak mówię staruszkami. Ja mam takie starsze towarzystwo, ktoś powiedział kiedyś, że stare dusze lubią starszych ludzi. No coś może jest na rzeczy, ale lubię pracować z ludźmi starszymi, poznawać w ogóle reakcje, kontakt ze starszymi ludźmi. Dzisiaj się tak zgadaliśmy właśnie na tematy, bo było ciemno, ktoś mówi nie siedź już na zimnym kamieniu, bo ostatnio jak siedziałam i sobie słuchałam relaksacji, to siedziałam nad strumykiem w parku Róż Chrzowskim. Na kamieniu, no miałam tam coś pod dupką, ale właśnie ktoś mi powiedział nie siedź, bo przeziębisz sobie pęcherza. Moja babcia mówiła, nie siedź, bo wilka dostaniesz. I to właśnie wychłodzenie albo przegrzanie tego narządu, no, czy można przegrzać? No można przegrzać, na przykład różne są metody na przegrzanie, zbyt gorące jedzenie, na przykład zbyt pikantne alkohol, używki, mocna kawa, mocna herbata, to może też spowodować to gorąco pęcherza. I teraz jasny mocz, często oddawany, to będzie właśnie przeziębienie pęcherza, czyli zimno w organizmie. Ciemny mocz może oznaczać gorąco w organizmie. Mętny mocz będzie oznaczał wilgoć w pęcherzu moczowym. To są te zastoje. I tutaj też to zimno możemy, ten mętny mocz możemy podzielić na ciepły i zimny. On będzie miał ścisłe powiązanie z wieloma narządami. Tutaj już trzeba szukać źródła tego gorąca, tak to nazwę.
Na przykład zbyt dużo gorąca serca może spowodować zapalenie pęcherza, właśnie szczególnie kiedy się czegoś bardzo boimy, denerwujemy, niepokoimy albo przeżywamy silne emocje na poziomie właśnie serca, to możemy mieć stany zapalne pęcherza moczowego, nawet krwiomocz, nawet zatrzymanie tego moczu. Może się pojawić właśnie, jeżeli chodzi o płuca, nietrzymanie moczu. Więc tutaj na to zwracajcie uwagę. O ziółkach jeszcze. Ja już też o tym mówiłam, jakie zioła sprzyjają pęcherzowi. Dzisiaj też moim starszym panom w parku już opowiadałam, szczególnie, że się pytali, co może pomóc, tam się podzielili swoimi doświadczeniami. Ja już mówiłam o tych ziółkach wielokrotnie. No tutaj te, o których dzisiaj powiedziałam, i one też wspierają pamięć, ale to będzie też lubczyk. Czym lubczyk w formie tej nacis z lubczyku, z którego ja kocham robić zupki. Najprostsza metoda na świecie. Wystarczy po prostu 15-20 minut lubczyku całego pęczka, lekko posiekanego, zrobić z niego wywar, dodać do ulubionych ziół. Ja dodaję piramidkę smaku. Możecie to zrobić na wywarze mięsnym, jeżeli lubicie na warzywnym. I ten wywar miksujemy. Możecie do tego dodać soczewicę, możecie do tego dodać tofu, który też lubi nasz układ moczowy i lubią też nasze jelita. I nasze płuca lubią też, więc to może być to. Możecie dodać, no ja dodaję soczewicę, czarną, czerwoną, ostatnio dodałam ryż, ostatnio dodałam nawet części ryżu z warzywami po risotto i zrobiłam się minestrone z tego, dosłownie. Możecie też robić wywary z korzenia lubczyku i tu też zachęcam do spożywania. Możecie wyciskać lubczyk w formie świeżego soku, jak najbardziej, liście lubczyku. Korzeń lubczyku możecie spożywać, ja już o lubczyku mówiłam wielokrotnie. Co lubi nasz pęcherz moczowy? Anyż. Kto lubi, to go zachęcam. No oczywiście pokrzywa. Co tam jeszcze lubi? No rozmaryn, to powiedziałam Ci, i też przy okazji będzie wspierać nasz układ pamięci. Rozmaryn to jest to zioło, które nam przywraca pamięć, poprawia koncentrację. Cynamon, jałowiec. Tu zależy też, czy mamy sobie no raczej ciepła termika, a nawet gorąca, więc tutaj do tego zachęcam. Jeżeli mamy leczyć zimne, wychłodzony pęcherz. Zbyt dużo chłodnego pokarmu, to co powiedziałam, surowe soki, warzywa, to wtedy będziemy stosować, kiedy mamy gorąco. To chyba tyle. Dobrze, kochani, te punkty, o których mówiłam. Filmik postaram się Wam zamieścić. Pewnie coś jeszcze ominęłam, jeśli chodzi o pęcherz. Się nagadałam dzisiaj z tymi panami. No przy zapaleniu pęcherza bardzo często zalecana jest też żurawina, sok z żurawiny. Pamiętajcie, ona tak troszeczkę... Doktor Krzysztof Kubik mówi, że bardzo fajnie leczy pęcherz, zapalenie pęcherza moczowego, ale też dynę moczanową. Wywar z łodyżek wiśni i czereśni. Łodyżki. Także widzicie. Zwykle jemy i łodyżki wyrzucamy. Może trzeba zbierać i robić wywary. Nigdy tego nie robiłam. Ale on to poleca, wykorzystał, sprawdził, przetestował, więc jak najbardziej. Słuchajcie, zasada jest taka. Jeżeli chcemy sobie usprawnić pracę pęcherza moczowego i jednocześnie wzmocnić te mięśnie, a tutaj bardzo ważne, że te mięśnie odpowiadają za naszą prawidłową postawę. Jeżeli mamy niewłaściwą sylwetkę, niewłaściwą postawę, może tak, to też może wpływać na to, jak, albo może być sygnałem, a może tak, że z naszym pęcherzem moczowym jest nie tak. Więc jak mamy sobie popracować nad tymi mięśniami z punktu widzenia tych punktów, z punktu widzenia kinezjologii, która się zajmuje tak naprawdę wpływem mięśni na nasz organizm.
bo to jest właściwie jej zadanie. Czyli dzisiaj nie akupresura, nie akupunktura, tylko kinezjologia, która moim zdaniem będzie Wam bardzo przydatna. Mamy trzy możliwości samodzielnego albo z pomocą kogoś bliskiego, bez konieczności pójścia do fizjoterapeuty czy masażysty, chociaż zachęcam, czy osoby, które się zajmują akupunkturą, mamy możliwość samodzielnego praktycznie wsparcia swojego pęcherza moczowego z punktu widzenia właśnie masażu punktów neurolimfatycznych i neuronaczyniowych. Te punkty neurolimfatyczne w przypadku pęcherza znajdują się wokół pępka i możecie sobie masować okrężnymi ruchami, nie wiem czy to widać, albo właśnie sobie takim masażerem delikatnie uciskając wokół pępka. Tutaj bardzo często zalecane jest też olejowanie. Jakie oleje, to kiedyś zamieszczałam osobny tekst, ponieważ to jest metoda kontrowersyjna, potraktowanie odpowiednim olejkiem swojego pępka. Dbajcie o swój pępek. Słuchajcie, to jest magiczne miejsce, bo to miejsce nas łączyło z macicą naszych matek. O tym też przepięknie mówi Marek Taran w swoich opowieściach. I górna część kości naszego spojenia łonowego, tutaj można sobie masować albo piąstką, ja to pokażę, ponieważ musiałabym wstać, wzdłuż tej kości w ten sposób, punktowo, albo taką łódeczką, albo właśnie takim masażerem. I to są punkty w momencie, kiedy sobie pociągniemy rękami od końca naszych żeber, czyli musimy tutaj wyczuć sobie końcówkę naszego użebrowania i przejechać sobie po tej linii żeber aż do połączenia dłoni, aż do kręgosłupa. I po dwóch stronach kręgosłupa u zbiegu właśnie naszych żeberek, czyli gdzie się nam spotkają te dłonie, będą te dwa punkty. I je delikatnie, właściwie można je sobie samodzielnie masować. Super. Ale już masażu przyczepu mięśni krzyżowo-grzbietowych nie jesteście w stanie wykonać samodzielnie. Ten masaż pępka i spojenia łonowego, tak to powiem, czyli kości tego miejsca przy kości spojenia łonowego możecie wykonać leżąc samodzielnie na plecach. Masaż tych dwóch punktów najlepiej jest sobie wykonać, albo żeby ktoś nam wykonał, delikatnie uciskając te miejsca, masując albo samodzielnie na brzuchu. W tej pozycji można próbować, ale zalecałoby się, żeby ktoś pomógł. Jeżeli chodzi o umiejscowienie przyczepów mięśni grzbietowo-krzyżowych albo krzyżowo-grzbietowych, zależnie od kolejności, najlepiej ten masaż przeprowadzić w górę, wzdłuż kręgosłupa, od jego nasady aż do podstawy czaszki po dwóch stronach. Delikatnie masując, poprosić kogoś bliskiego wzdłuż kręgosłupa, nie po kręgosłupie, i zróbcie to delikatnie. To można samodzielnie wykonać. Drugi punkt masażu, jeżeli chodzi o neuronaczyniowy, tutaj delikatny masaż dwóch miejsc, które są tutaj, ja to nazywam różkami, one się znajdują, tu musiałabym spojrzeć w okulary, dokładnie w połowie między brwiami a linią włosów przez naszą źrenicę. I te punkty są w połowie naszego czoła mniej więcej. Wy te wzgórki wyczujecie. To tak jakbyśmy mieli różki. I delikatnie sobie można tutaj te miejsca masować. Można je masować jednocześnie, ale delikatnie to są naczynia i to powinno pomóc usprawnić Wam pracę pęcherza moczowego. Podsumowując, pęcherz moczowy, emocja, strach. Wysikaj ten strach, rusz do przodu, można było powiedzieć tak. Nie trzymaj tego strachu. Nie trzymamy moczu, bo w końcu nas rozsadzi, pęknie. To nas obciąża. Zastój w sensie gorąca w naszym pęcherzu moczowym będzie się objawiał ciężkością w dolnej części brzucha. Będziemy mieć problemy z wypróżnianiem. Nasz mocz będzie ciemny i o ostrym zapachu. W przypadku zimna będzie to skąpy mocz, częsty mocz. Na przykład tutaj jeden z Panów mówi, co 2 godzinki, co 3 godzinki chodzi do toalety. To już jest często mocz. Mocz jasny, bezwonny, to właśnie wychłodzony organizm. Wpływ na to może mieć też wiele innych czynników. Tutaj czasami trzeba pójść po konsultację do lekarza, ale też zwróćcie uwagę na to, co jecie, czy się nie wychłodziliście. Ubierajcie ciepłe skarpety zimą,
ja widzę, że czasami, ja sama tak czasami robię, spływalni z mokrą głową, panna mokra głowa, zwykle bez czapki, dopiero od kilku lat zaczęłam nosić czapkę właśnie z uwagi na pływalnię, więc wychłodzenie głowy, wychłodzenie stóp, szczególnie stóp, może mieć wpływ na pracę pęcherza moczowego i odwrotnie. Rybki zodiakalne, bo to tak wstęp do z kolei narządów powiązanych ze znakami zodiaku. U Was słabą częścią ciała może być właśnie, czy słabym punktem właśnie może być pęcherz moczowy i stopy, staw skokowy. To jest słaby punkt rybek. Bo baran zaczyna od głowy i potem lecimy sobie w dół znakami zodiaku. U rybek to będzie pęcherz moczowy i stopy. Ja o tym mówię i tutaj myślę, że ucieszy to tę osobę, pana Jakuba, który nieustannie zapytuje, kiedy będzie właśnie coś z astrokosmetyki albo z zegara takiego biodynamicznego. To właśnie ja kilka artykułów już zamieściłam na ten temat kilka lat temu w notatkach, ale Facebook usunął, była taka opcja, notatka, i tam były takie długie artykuły dotyczące właśnie części ciała i znaków zodiaku. I tutaj zobaczcie, to też jest bardzo ciekawe, bo mamy 12 meridianów i mamy 12 znaków zodiaku. To tak dzisiaj Wam powiem jako ciekawostkę tylko, bo to tradycyjna medycyna chińska jest traktowana i uznawana przez Światową Organizację Zdrowia WHO jako jedną z metod leczniczych, praktycznie można powiedzieć na równi z medycyną klasyczną. Od niedawna wprawdzie, od kilku lat, ale jednak, tak jak bioenergoterapia i inne dziedziny okołomedyczne. I są to zawody medyczne, tak jak to niektórzy mówią, stempelek z orzełkiem, tak? Z egzaminami państwowymi. Natomiast tutaj taka ciekawostka. Zaczynamy znaki zodiaku od barana, głowa, byk, szyja, bliźnięta, żywioł powietrza, płuca. I tutaj analogicznie w medycynie chińskiej też będą powiązane narządy. Ja będę o tym mówić osobno. Pytacie się czasami, jak ja diagnozuję zdrowie. To też czasami właśnie idąc sobie czakramami przez te aspekty. Akurat robię to geomantycznymi kartami. Słuchajcie, będę robiła takie szkolenie z geomancji w najbliższym czasie, jeżeli ktoś jest chętny, jeżeli komuś się podobają karty geomantyczne. Niewiele osób w Polsce stosuje te karty. Ja na pewno wiem, że stosuje je Kasia Oriana inną techniką niż ja, bo każdy z nas ma swój warsztat pracy. I Łukasz, i Leszek Płoński. Leszku, ja Cię przepraszam, ja zawsze przekręcam, nie wiem dlaczego z Ciebie robię Jacka zawsze. I Leszek Płoński. Jeszcze tarocistka Danuta, ale ona to robi stricte wróżebnie. Ja patrzę na to z punktu widzenia właśnie zegara, inaczej, patrzę pod kątem lunarnym, czyli jeżeli diagnozuję czas, to lunarnie, księżyc w znaku. I tutaj pytania były o to, jak urządzam zegar biodynamiczny według, no to właśnie kartami geomantycznymi między innymi. Czas to też badanie stanu zdrowia, to też bardzo często używam kart geomantycznych, dlatego że tam jest bardzo dużo informacji dotyczących naszych części ciała. Ja nie jestem takim astrologiem, który bardzo dużo grzebie w horoskopach ludzkich. Bardziej się czuję mocna i właściwie ekspertem wręcz, a może bym powiedziała nawet mistrzem powoli, ale to by pycha przeze mnie przemawiała, ale rzeczywiście czuję się mocniejsza zdecydowanie w numerologii, zdecydowanie w geomancji i zdecydowanie w tarocie. No i jeszcze radiestezja, ale na takim poziomie, powiedziałabym, czeladniczym. O, może tak. Także jeżeli ktoś by chciał skorzystać z takiej wiedzy, to dajcie, to będę Wam dawać znać. Słuchajcie, coś piszecie, więc ja zerknę. Alef, tak? Już momencie, muszę sobie policzyć te czakry. Lew, z tego co pamiętam, to chyba serce. Momencik. Bliźnięta, rak, serce. Momencik, szyja. Pani Basia pyta. Szyja, byk, płuca, bliźnięta, serce, rak i lew, bo tutaj trzeba troszeczkę podzielić,
żołądek. Na to bym zwracała u lewków szczególną uwagę. Tak jest. Szóstka, wątroba. Ten obszar środkowego potrójnego ogrzewacza, tak bym to powiedziała. Jeszcze coś tutaj piszecie, kochanie, nie będę widziała wszystkich Waszych komentarzy już o tej porze. Ja sobie zerknę, czy jeszcze jakieś komentarze się nie pojawiły, to może w kluczu. Kurczę, już jest 20. Nie, czekajcie, która jest godzina. Już mam, słuchajcie, ja już mam różne okulary zależnie od pory dnia. Nie, 19. Ok, słuchajcie, na klucze się spotkamy za jakieś pół godzinki, bo muszę troszeczkę się dopoić, w sensie uzupełnić sobie płyny. Teraz jest właśnie godzina aktywności nerek, więc też zadbajmy o to, żeby... I to jest taki ostatni moment na lekki posiłek, może być nawet płynny, czyli zupka. Ja właśnie sobie zaraz zrobię zupkę minestrone z lubczyku, to tak a propos. I widzimy się, wiem, podwójne okulary, ale tutaj mam troszeczkę inne dioptrie, tam mam inne dioptrie, zależnie właśnie od pory dnia. Także widzimy się, kochani, na pół godzinki na zegar, na... Widzicie, już mnie odcina. Ale nie mogłam się powstrzymać, słuchajcie, posiedziałam sobie dłużej dzisiaj na słońcu, zrobiłam sobie tę przyjemność. Widzimy się na klucze dla poszczególnych znaków zodiaku. A ja dla Pani Basiu jeszcze zwrócę uwagę na szczególne narządy ulewka. No to jest też aspekt, numerologiczny, ale to szczegóły. No i tylko to nie jest tak, że to jest najsłabsza część, tak? Ale jedna z najsłabszych. Pozdrawiam Was, buziaczki. Pa! Do zobaczenia za pół godziny. Czy ja się widzę, jak się wyłączyć? Widzę.